Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju to w tym trójpaku jest tą instytucją, która poprzez koordynację naszych działań chcemy połączyć dwa ważne obszary tematyczne, czyli zarówno wykorzystywanie prostej komunikacji, zrozumiałej, partnerskiej relacji z mieszkańcami, z urzędem i wykorzystywaniu efektywnemu środków unijnych. I stąd właśnie to dzisiejsze seminarium jako pierwszy krok po podpisanej przez Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego listu intencyjnego o właśnie wdrażaniu prostego języka, który jest łatwy, skuteczny, efektywny dla odbiorcy, bowiem często właśnie nasi mieszkańcy, nasi petenci spotykali się z taką ścianą płaczu, kiedy otrzymywali korespondencję i odpowiedź, aby kontakt z urzędem był po prostu łatwy, skuteczny, efektywny, aby otrzymywana korespondencja była zrozumiała, bo to także jest oszczędność czasu, ale także to także jest efekt nowoczesnego, przyjaznego urzędu, a wierzę, że tylko na takim każdemu samorządowcowi powinno zależeć. Wierzę, że to jest efektywne również wykorzystanie środków unijnych, bo to jest kontakt z przedsiębiorcami, którzy z tych środków korzystają, wykorzystują i efektywnie wdrażają. Też rodzi się pytanie, w jaki sposób mamy to zrobić, bowiem właśnie nasi klienci są bardzo zróżnicowani i używają chociażby różnorodnej aparatury pojęciowej. I mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pozwoli na to pytanie dać odpowiedź. Nikomu tak bardzo nie zależy na tym, żeby poprawiać komfort życia swoich mieszkańców, jak przecież samorządowcom. Dlatego będziemy z panią minister skutecznie wdrażać to przedsięwzięcie. Jak zawsze podkreślam, papier przyjmie wszystko, ale za wdrożeniem tych nawet najłatwiejszych, najprostszych rozwiązań, chociażby tych deklaracji, które udało nam się wdrożyć już na etapie ustawowym Konstytucji dla Biznesu, tych rozwiązań poprzez listy intencyjne prosto i kropka z kilkudziesięcioma instytucjami czy resortami, to tak jak pan redaktor zauważył, że za tym stoi człowiek. Ja zawsze proszę, bo ta empatia nas nie kosztuje, po prostu pomaga nam realizować skutecznie tą pracę, którą i tak wykonujemy, a pomaga rozwiązywać wiele problemów, rozwiązywać w sposób bardzo życzliwy pewnie te sprawy, które można rozwiązać szybciej i skuteczniej. Właśnie partnerskie relacje w rozwiązywaniu problemów, tych takich najbardziej istotnych, bo dla każdego mieszkańca jego problem jest dokładnie tak samo istotny jak problem danego urzędnika, który ma rozwiązać ten problem. I sztuka znajdywania kompromisu, efektywnego rozwiązania, to jest właśnie skuteczna efektywność. Taką wdrażamy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju i także w tych pismach i korespondencji przesyłanej, także w korespondencji, która ma być łatwa w odbiorze, chociażby poprzez nośniki elektroniczne, bo na przykład nie justujemy pism, specjalna czcionka, ta, która jest łatwa w odbiorze dla osób z pewnymi barierami czy z niepełnosprawnościami. Thank you.